Teraz już studio w Poznaniu i kolejny temat. Sypie się Koalicja Obywatelska w Radzie Miasta Poznania. Swoje odejście ogłosiła wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Czy to początek rozpadu, czy w ślady wiceprzewodniczącej pójdą także radni Platformy Obywatelskiej? O tym porozmawiam już teraz z publicystą, dziennikarzem portalu nowypoznań.pl, redaktorem Piotrem Barłkowskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana redaktora, witam państwa. Odejście tak ważnego jednak polityka, no, której powierzono ważną chyba funkcję jako wiceprzewodniczącej Rady Miasta, to tylko pana zdaniem jakaś jaskółka oznajmująca nam, że koalicja prędzej czy później zacznie się walić? No cóż, panie redaktorze, trudno się dziwić. Wystarczy spojrzeć w sondaże, gdzie widzimy sukces ruchu Polska 2050, gdzie widzimy, że jest to dziś o zgrozo albo ku chwale najbardziej biorące ugrupowanie w Wielkopolsce, ale przede wszystkim w Poznaniu. Tam nawet 4 parlamentarzystów dziś może wprowadzić do Sejmu ruch Polska 2050, więc trudno się dziwić, że wszelkie zwierzęta polityczne no patrzą w tą stronę i starają się jak najlepiej usadowić w ruchu jak najwcześniej, no po to, żeby mieć jak największe szanse w wyborach. Tak jest prawdopodobnie też z radną panią Agnieszką Lewandowską. Proszę pana, no ja nie widzę, oczywiście być może jestem tutaj w jakiś sposób upośledzony, ale ja nie widzę poważnych różnic programowych, a nawet personalnych pomiędzy Platformą Obywatelską a ruchem Polska 2050, więc można się spodziewać, więc mogę stąd wnioskować, że ten transfer ma taki stricte polityczny, taki koniunkturalny charakter. No i to właśnie obserwujemy. Ale sugeruje pan, że ugrupowanie prezentera TVN-u będzie teraz taką tratwą ratunkową trochę dla rozpadającej się PO? Ależ ono już jest taką tratwą. No tak, w skali tej ogólnopolskiej. Tak, w skali ogólnopolskiej, a i będzie się przekładało na różne regiony. Patent pana Hołowni jest bardzo interesujący. To jest oczywiście kopia mechanizmu, który znamy z Ukrainy. Tam Wołodymyr Zełenski pod patronatem magnata Ihora Kołomojskiego właśnie w takim oto rytmie, w takim oto planie tak samo zdobył prezydenturę Ukrainy. No, najpierw był serial. Nie udało. Nie, oczywiście jemu się nie udało, ale jest kolejny odcinek, kolejna odsłona jego walki. Przypomnijmy tylko, że był to bardzo oryginalny w skali świata plan, że najpierw powstał serial, który przedstawiał zwycięstwo pana Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu, serial, który miałem okazję pokazywać w telewizji Polsce.pl. Już wtedy przeczuwałem w 2017 roku, gdy publikowaliśmy ten serial, że to jest taki plan i komentowaliśmy to, no bo tak to właśnie wyglądało. I teraz kopia tego mechanizmu dziś obserwowana jest przez nas w Polsce. No tak, ale panie redaktorze, czy jednak mimo wszystko, nawet w tych zapowiedziach prezentera TVN-u, czy to nie miała być nowa jakość na scenie politycznej, a nie po prostu zgrane karty? No bo na razie też ten cały zaciąg to są wszystko byli politycy, jakichś tam jednych lub innych ugrupowań, prawda? I dodać należy jeszcze, że była taka fala odejść z ruchu Hołowni. Była taka fala buntu pierwszych, którzy uwierzyli, że to będzie nowa jakość. No właśnie. Że to była, i nie wiem, czy pan przypomina sobie filmy w internecie, które pokazywały wypowiedzi tych idealistów, którzy poszli za Hołownią, którzy się sparzyli. No i teraz oczywiście no, jest inny argument. To już nie argument ideałów, ale argument siły politycznej, którą w sondażach pokazuje Hołownia. Więc teraz, i teraz pan pyta o to, czy to jest coś nowego. Jak mówię, mogę być tutaj trochę niezorientowany czy nieobiektywny. Staram się przyjrzeć tym wszystkim postulatom pana Hołowni, ale ja nie odnajduję nic nowego. To jest tylko inaczej opakowany program, taki proeuropejski. Czyli taka platforma BIS po prostu. Lewicowo-liberalny, radykalny i broń Boże nie katolicki, bo jeszcze ciągnie się za panem Hołownią ten mit jego rekolekcjonisty. Tak, tego katolickiego publicysty.
Ja przypomnę tylko, że ten katolicki publicysta brał udział w marszach proaborcyjnych, ostro wypowiadał się przeciwko życiu, ale ostro też wypowiadał się przeciwko dogmatom katolickim i nazywanie go katolickim i w ten sposób budowanie pozytywnego wizerunku wśród dużej części Polaków, no jest nadużyciem. I warto przy okazji komentowania tej postaci zawsze przypomnieć, że pustą dekoracją jest ten epitet, że to jest katolicki publicysta, nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła katolickiego, więc to warto też zauważyć. Ale to jest ta gra, to jest ten serial, który obserwujemy. Króciutkie pytanie, czy radna Agnieszka Lewandowska, która zyskała, jakby nie patrzeć, mandat jednak z listy Nowoczesnej, nie powinna oddać mandatu, bo wyborcy wybrali ją przecież jako człowieka innego ugrupowania niż... To jest w Polsce taki nieładny obyczaj, bo faktycznie można powiedzieć, że zawiodła oczekiwania czy nadzieje swoich wyborców, ale z drugiej strony, tak między nami mówiąc, panie redaktorze, cóż za różnica, Nowoczesna, Polska 2050, to są inaczej opakowane wyroby czekoladopodobne. Jest jeszcze jeden epizod, może warto go na koniec przypomnieć, bo dosyć w sposób charakterystyczny dla obrazu rozpadającej się koalicji w Radzie Miasta, bo pani przewodnicząca, mimo że z miastem Świebodzin nic nie ma wspólnego, zasiada w Radzie Nadzorczej Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Członkiem tej samej rady jest wiceprezydent Konina Paweł Adamów, prywatnie partner pani przewodniczącej. No i z kolei samorządowcy ze Swobodzina dorabiają w radach nadzorczych w Koninie, więc to taka ciekawostka na koniec. No to też jest pewien mechanizm, który warto, żeby prześwietlili dziennikarze śledczy, może od pana Wybranowskiego z Głosu Wielkopolskiego, bo to jest taki mechanizm, wie pan, nie możemy zatrudnić naszych podopiecznych w naszej gminie, na przykład tego zakazuje w gminie prawo. Poznań czy Świebodzin, ale ci ze Świebodzina od naszego przyjaciela będą u nas, a ci z Poznania będą u nich. Rozumie pan? Więc drogą tej roszady politycznej pomiędzy gminami zaspokajamy te nepotyczne różne aspiracje zarządów gmin i politycznego zaplecza tychże zarządów. Także to jest na pewno doskonały temat i wyzwanie dla nowego zespołu pana Wybranowskiego. Zastanawiam się tylko, jak ocenią to wyborcy. Bardzo panie redaktorze dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję i pozdrawiam pana serdecznie. Za komentarz. Publicysta, dziennikarz portalu nowypoznań.pl, redaktor Piotr Barłkowski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.